Cześć! Witamy w Pałacowym Ekspresie. Dzisiejsze wiadomości poprowadzą dla Was Laura Jankowska i Nela Widziewicz. A zaczniemy od sukcesów naszych kolegów i koleżanek z pracowni fotografii, którą prowadzi pani Monika Kalkowska. Jej wychowankowie Hanna Skupień, Julia Lamorska oraz Julian Marcjanik otrzymali wyróżnienie w 8. Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pod tytułem Jej portret, jego portret, ich portret. Zaś trzecie miejsce w konkursie fotograficznym Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje za zdjęcie Kraina lodu otrzymała Julia Pietruszyńska. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Gratulujemy również uczestnikom 19. Ogólnopolskiego Festiwalu dozwolonego do lat 19 w Stargardzie. Aleksandrze Buchwald, wychowance zespołu Czarno na Białym, opiekun pani Małgorzata Orłowska oraz wychowankom pana Kamila Szafrana ze Studia Piosenki Polskiej, Irminie Bączkowskiej oraz Adamowi Borys. Zaś wychowanka pani Leny Harkiewicz, Natalia Matusiak, otrzymała drugie miejsce na Festiwalu Wokalnym Polskiej Piosenki z piosenką Przez dekadę, lata 60. w Gdańsku. Również na tym festiwalu Aleksandra Buchwald z zespołu Czarno na Białym otrzymała wyróżnienie. A teraz usłyszymy niektórych nagrodzonych podczas ich przygotowań do festiwalowych nagrań. Chcę i śpiewam, miły skrzypcowa. Wrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg, gdzie cienie brzus, piach mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu. Wyrzuca szal. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi kawiarni grzbiet ociera czarny kot. W lutym przypadają urodziny pałacu. Z tej okazji podpytaliśmy naszych byłych wychowanków, jak wspominają czas spędzony w pałacowych, a niegdyś MDK-owskich murach. Moja przygoda z Pałacem Młodzieży rozpoczęła się w czasie, kiedy chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej. I pierwszymi zajęciami, na które poszłam w młodzieżowym, wtedy jeszcze Domu Kultury, były zajęcia muzyczno-taneczne, tak zwana grupa reggae. Jednak po jakimś czasie okazało się, że pojawiła się inna możliwość ciekawych zajęć, zajęcia teatralne z panią Elżbietą Malczewską-Giemzę i
to właśnie na te zajęcia się wybrałam i wtedy od razu stało się jasne, że reggae nie jest dla mnie i że dla mnie są zajęcia teatralne. Zaczęłam na nie chodzić chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej, tak mi się wydaje. I zostałam na tych zajęciach u pani Eli właściwie do samego końca, do ostatniej klasy maturalnej. Przede wszystkim na zajęciach teatralnych nauczyłam się odwagi w wyrażaniu siebie, w mówieniu o własnym zdaniu, w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Myślę, że to jest bardzo ważna cecha, którą nie każdy ma okazję w sobie wykształcić. To był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Pani Ela była moją pierwszą nauczycielką teatru. I co oczywiste, wywarła ogromny wpływ na to, kim jestem, na moją wrażliwość, emocjonalność. Zawsze stawiała duży nacisk na kulturę słowa. I myślę, że to do dzisiaj jest coś, co i dla mnie jest bardzo ważne. I myślę, że też popchnęło mnie w kierunku tego, czym się obecnie zajmuję. Myślę, że to jest bardzo duża część mojego życia. Najładniejsze wspomnienia, jakie mam z tamtego okresu. Ja należałem do Młodzieżowego Domu Kultury, później Pałacu Młodzieży przez co najmniej 15 lat. Nadal się czuję jego częścią oczywiście, ale to już w sferze mentalnej, nie czysto fizycznej, nie takiej, w której jestem na co dzień tutaj w tym miejscu. Jest to większość moich przyjaciół, których mam w życiu i z którymi do tej pory idę przez życie. Doza motywacji i wiary w siebie. Miejsce, w którym mogłem podzielić się swobodnie wszystkimi swoimi problemami, w którym nikt mnie nie kategoryzował, nikt na mnie nie krzyczał, ale w momencie, kiedy popełniałem również występki młodzieńcze, oczywiście spotykałem się z krytyką i też jednym z warunków mojej należności do grupy było bycie człowiekiem dobrym, również poza granicami tej placówki. W marcu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji nasza grupa teatralna, czyli Teatr Niesforny, przygotował premierową miniaturę teatralną, którą możecie zobaczyć na naszym pałacowym Facebooku. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Zapraszamy Was na naszą stronę i koniecznie zaglądajcie na naszego Facebooka.
Do zobaczenia!